Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam w środę 29 sierpnia. Zapraszam Państwa na Teledziennik. Kandydat na prezydenta Wałbrzycha z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Ireneusz Zyska rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami Wałbrzycha. Jako pierwszą odwiedził dzielnicę Biały Kamień. Ireneusz Zyska, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wałbrzycha, rozpoczął kampanię wyborczą od spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic Wałbrzycha. Jako pierwszą odwiedził Biały Kamień, gdzie wsłuchiwał się w potrzeby i opinie wałbrzyszan. Mieszkańcy dzielnicy Biały Kamień kochają miejsce, w którym żyją. To są prawdziwi lokalni patrioci, bo z tych rozmów wynika, że to jest ich miejsce na świecie, ich miejsce do życia, ale mieszkańcy przekazali mi szereg uwag związanych z jakością życia, z jakością mieszkania. Tutaj właśnie w dzielnicy Biały Kamień, przede wszystkim w mieszkaniach komunalnych, jest dużo uwag w zakresie jakości mieszkań, toalet, które znajdują się na korytarzach, wysokości czynszów, obsługi komunalnej co do zbyt rzadkiego odbioru odpadów komunalnych. Te wszystkie uwagi są przeze mnie zbierane, analizowane. Kwestia również komunikacji, przemieszczania się z tej dzielnicy do centrum miasta była poruszana. No także inne rzeczy, o których w tej chwili nie chciałbym mówić, ale wszystkie uwagi zgłoszone przez mieszkańców, dotyczących też jakości życia, miejsc pracy, które powinny się tutaj znaleźć w Wałbrzychu, a których na tą chwilę nie ma, będą przeze mnie analizowane, zebrane i przedstawione w programie wyborczym. W kolejnych dniach kandydat Prawa i Sprawiedliwości odwiedzi m.in. Podgórze i Podzamcze. Teraz przenosimy się do Kamiennej Góry, gdzie dzisiaj w Centrum Kultury, właśnie remontowanym, burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek zorganizował konferencję prasową, na której przedstawił etapy realizacji inwestycji, a także przedstawił te planowane. Znajdujemy się na terenie Centrum Kultury. To jest inwestycja, która budziła najwięcej kontrowersji, dlatego też chcieliśmy się dzisiaj spotkać. Słyszymy huk w tle, widać, że prace trwają. Ja może zacznę od takiego stwierdzenia. Inwestycje miejskie z wykorzystaniem środków unijnych w tej chwili weszły w większości w fazę realizacji. Termin zakończenia tych inwestycji wszystkich to lata 2019-2020. Niektóre w roku 2018, ale większość tych większych właśnie w tych latach. Niestety inwestycje samorządowe w całej Polsce napotykają przeszkody dotychczas niespotykane, z którymi staramy się uporać. Ja o takich czterech powodach powiem. Bardzo późno rozpoczęto przyznawanie środków unijnych przez agendy unijne, ale o tym wielokrotnie już rozmawialiśmy. Wzrosły gwałtownie koszty funkcjonowania firm, więc z tymi ceny realizacji inwestycji. Stąd tak wiele unieważnianych przetargów. Brak firm chętnych do realizacji, bo z jednej strony mamy firmy, które żądają wysokich kwot, z drugiej strony brakuje firm, które by realizowały nasze inwestycje, które by w ogóle chciały przystąpić do przetargów. No i ostatnia sprawa, niektóre firmy realizują po kilka inwestycji unijnych i to powoduje znowu też kłopoty terminowe. Wszystkie te zjawiska występują również w naszej działalności w większym lub mniejszym stopniu przy okazji omawiania poszczególnych tych inwestycji będę o tym mówił. Mimo jednak tych problemów większość inwestycji, zwłaszcza tych 9 naszym zdaniem największych, 6 z nich jest w toku realizacji, 3 jeszcze przed nami. Przebudowa Centrum Kultury w Kamiennej Górze, to konkretnie przebudowa Centrum Kultury, remont przedszkola numer 2, zagospodarowanie terenu wokół budynku. Ja przypomnę tylko główne zadania. Uporządkowanie pomieszczeń i ich funkcji w części Centrum Kultury, odnowienie pomieszczeń i klatki schodowej, budowa wind, adaptacja obiektu pod potrzeby biblioteki publicznej i centrum seniora. To samo dotyczy przebudowy i adaptacji pomieszczeń związanych z przedszkolem. Wzmocnienie stropów, ich docieplenia, a także ścian, modernizacja węzła cieplnego, wreszcie urządzenie placu, dróg dojazdowych, miejsc postojowych. Ta inwestycja składa się z 3 zadań, finansowanych z całkiem różnych projektów. Wszystkie skupiły się na tym budynku. I w tej chwili mamy jeszcze przed sobą jeden przetarg na
adaptację pomieszczeń przedszkolnych. W związku z tym dzisiaj trudno nam powiedzieć, jaka kwota jest ostateczna. I ja powiem, że na dzisiaj te prace, które wykonujemy, to są prace rzędu 12,5 miliona złotych. W tym 4 miliony to same wzmocnienie stropów. To jest największa inwestycja, która dzisiaj powoduje, że te koszty są nieco bardziej generowane. Unia przeznacza nam na dofinansowanie tej inwestycji około 8 milionów, dokładnie 7 milionów 900. To jest kwota, którą otrzymamy z Unii, reszta to są nasze środki. Następna inwestycja to jest budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta, tak zwany etap trzeci. To jest przebudowa ulicy Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej, Łącznej, Wąskiej. To jest przebudowa nawierzchni, również elementy infrastruktury podziemnej, które tam zostały wykonane. To jest oświetlenie, to jest parking przed tak zwanym Starym Kinem, wreszcie plac pomiędzy Wąską a Łączną. Planowany koszt inwestycji, to jest już wynika z umów, które zostały zawarte, to jest 5 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii 3 miliony 150 tysięcy. Koszt całej przebudowy to ponad 13,5 miliona złotych, z czego ponad 8 milionów to były sumy unijne. Także to tak na dzisiaj wygląda. Przebudowa Placu Targowego wraz z budową budynku socjalnego. To jest remont nawierzchni, montaż zadaszenia placu, budowa budynku socjalnego, oświetlenia i organizacja miejsc sprzedaży. Planowany koszt 2 miliony 700 tysięcy. Tam prace rozpoczęły się z opóźnieniem, ale już trwają, z tego powodu, że firma nie miała pozwolenia na budowę. Akurat to nie miasto przyznaje to pozwolenie, były pewne procedury. To już się zakończyło, w tej chwili wiemy, że to funkcjonuje. Od lat mieszkańcy narzekali na stare targowisko. Myśmy szukali możliwości inwestycji. Udało nam się pozyskać może nie tak wielkie środki, ale jednak i dzisiaj wykonujemy. Następna sprawa to rewitalizacja zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej Kamienna Góra. To są kamienice na Placu Wolności, na Kościuszki, na Ogrodowej. Zgodnie z lokalnym programem rewitalizacji, który Rada uchwaliła, te remonty dotyczą termomodernizacji, odtwarzania elewacji, remont dachów, izolacji przeciwwilgociowej. Dofinansowanie z Unii na to mamy 700 tysięcy, a między 1,5 a 2 miliony ma koszt być, tak zakładamy będzie. Termin wykonania 2019 rok, więc tutaj terminy jeszcze są właściwe, tutaj nie ma żadnych zagrożeń. Przebudowa ulicy Parkowej oraz parkingów przy ulicy Lubawskiej Staszica w ramach tajemnicy militarnych podziemi i tak dalej. Planowany koszt 1 900 000, dofinansowanie z Unii 1 300 000, to są pieniądze pochodzące ze współpracy transgranicznej Polska-Czechy w ramach programu Interreg. Termin zakończenia w 2019 roku. W tej inwestycji chodzi o przebudowę nawierzchni drogi, ulicy Parkowej, parkingów, budowa sieci kanalizacji odwadniającej i oświetlenia. Następna sprawa to akurat nie unijne, ale żeśmy chcieli Państwu tutaj pokazać takie dwie inwestycje. Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy szkole podstawowej numer 1. Koszt inwestycji 96 tysięcy, z budżetu naszego żeśmy to realizowali. Potrzeba była, ponieważ cała nawierzchnia tam uległa degradacji i groziło to niebezpieczeństwem dla naszych dzieci, uczniów przebywających w tej szkole. W związku z tym podjęliśmy takie działania interwencyjne i właśnie mamy tego dzisiaj efekt. Następnie to jest remont dachu budynku szkoły podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze. Koszt inwestycji 227 tysięcy, również źródło finansowania środki własne budżetowe. Budowa drogi rowerowej na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra. Planowany koszt też nie wiemy. W tej chwili kolejne przetargi się odbywają. W tej chwili zakończył się chyba kolejny, już trzeci czy czwarty. W tej chwili dokumenty są w ocenie, czy spełniają kryteria formalno-prawne. Dofinansowanie Unii, na co możemy liczyć, to jest 2,5 miliona złotych. Termin zakończenia w roku 2020, więc mamy tu jeszcze czas. Zdajemy sobie sprawę, że za 3,5 miliona złotych tego nie wykonamy, będzie trzeba dołożyć, jeśli chcemy te ścieżki robić, ale te decyzje przed nami. My chcemy te ścieżki, ja na pewno chcę i będziemy tutaj pewno kolejny przetarg ogłaszać, jeżeli ten obecny nie spełni naszych oczekiwań. W tej chwili się te procedury sprawdzające dzieją. Następnie przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta. To też są dwie jakby inwestycje w jednej inwestycji.
Tutaj wymiana słupów i opraw oświetleniowych na energooszczędne, modernizacja sieci energetycznej. Tu też nie wiemy, jaki jest końcowy będzie efekt, jeśli chodzi o koszty. Dofinansowanie z Unii 2,5 miliona złotych. Dla mnie przebudowa oświetlenia jest jedną z najważniejszych inwestycji w mieście, dlatego też będę czynił wszystko, abyśmy to wykonali. To jest wymiana ponad 700 punktów oświetleniowych, dołożenie jeszcze 200. To jest potężna akcja, na której nam zależy, bo miasto Kamienna Góra ma starą sieć, bardzo zniszczoną, jeśli chodzi o oświetleniową, i musimy tego dokonać. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Szpitalnej na skatepark. Planowany koszt 570 tysięcy, dofinansowanie 135 tysięcy złotych. Źródło finansowania: Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. Termin zakończenia 2018. Tam prace już trwają. Tu chciałem powiedzieć, 4 lata temu ponad 400 osób złożyło petycję, podpisało się, aby skatepark powstał w tej części miasta. On budzi duże kontrowersje. Ja się zgodziłem z tym, odbyliśmy kilka spotkań z rodzicami. 4 lata szukaliśmy możliwości. Wreszcie się udało. Takie dodatkowe inwestycje: remont dachu krytej pływalni w Kamiennej Górze, koszt 72 tysiące, środki własne, konkretnie Centrum Kultury Fizycznej. I rozwój cyfrowych usług publicznych w Kamiennej Górze, w gminie miejskiej Kamienna Góra, e-urząd. Tą inwestycję mamy już w pełni zakończoną i rozliczoną. Teraz tak zwane projekty miękkie. Kilka słów, proszę. Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem. To też z programu Republika Czeska Polska na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy koszt tej inwestycji 625 tysięcy, dofinansowanie 530. To przede wszystkim chodzi o dofinansowanie imprez miejskich w Kamiennej Górze. Już ten sprzęt wykorzystaliśmy w czasie ostatnich dni Kamiennej Góry. To są właśnie sceny, to są wszystkie te boksy, to są domki te tutaj do kiermaszy i szereg innych, bardzo dużo sprzętu, który pozwoli, że nie będziemy musieli go w przyszłości wypożyczać, ponosić z tego tytułu kosztów. Rewiwal to jest rewitalizacja historycznych starówek miast Dolnego Śląska i Saksonii. Taki koszt takiej inwestycji 156 tysięcy, dofinansowanie 132. Również w ramach tych programów współpracy transgranicznej, tym razem Polska-Saksonia. Termin zakończenia w 2020 roku. To są działania nastawione na ożywienie naszych miejsc w centrum miasta. Konkretnie chodzi o rynek. Nasze ścieżki poznawania świata, zapewnienie warunków jak najlepszego rozwoju dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu numer 1. Koszt 117 tysięcy, dofinansowanie 107. 107, termin zakończenia 19 rok. To tutaj wiemy, że nasze przedszkole numer 1 jest przedszkolem integracyjnym. Tam też otworzyliśmy grupy, które funkcjonują nieco inaczej. Przyjmujemy te dzieci, które potrzebują specjalnej troski i opieki. No i na te działania pozyskaliśmy środki na sprzęt, doposażenie i tak dalej. To, co będzie niezbędne w funkcjonowaniu tych grup przedszkolnych. Bardzo cieszymy się, że udało nam się pozyskać te środki. Następnie żłobek miejski, wracam do pracy, aktywizacja zawodowa. Koszt ponad 1 000 000 zł. To jest inwestycja do roku 2020. Dofinansowanie 851 tysięcy. Również są to środki unijne. Dzięki tym środkom utworzyliśmy nową grupę żłobkową. Lada moment odbędzie się otwarcie uroczyste. 25 osób. Do dzisiaj 50 osób nasz żłobek zapewniał, dla 50 dzieci pobyt. My potrzebujemy, przynajmniej na dzisiaj potrzeby wynoszą około 100. I potrzebujemy tych miejsc. To jest pierwsze działanie. W tym roku pozwoliło, mówię, 25 osób przyjąć do przedszkola dodatkowo, ale nie ostatnie. Pracujemy nad tym, aby żłobek szybko powiększyć do 100 osób. W przyszłym roku będą dalsze działania. To jest bardzo ważny program i cieszymy się, że uzyskaliśmy te środki. I jeszcze jedna ciekawostka. Rodzice, którzy przekazują dzieci do żłobka, to są osoby niepracujące. Stąd wracam do pracy, taki tytuł jest tego projektu. To są te osoby i jeszcze jedna ciekawostka, która nie u wszystkich wzbudza jednakowe emocje.
to, że te osoby nie będą ponosić żadnych kosztów za pobyt tych dzieci w żłobku. Żadnych kosztów, dokładnie mówię, żadnych kosztów. Oczywiście to, mówię, budzi pewne kontrowersje wśród osób, które ponoszą te koszty w innych grupach, ale taka była idea tego programu, a myśmy się zgodzili z niego skorzystać, to zabiegaliśmy o te środki, także tak to na dzisiaj wygląda. Projekt dla Szkoły Podstawowej nr 1 Zespołu Szkół Jutro zaczyna się dziś. Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów, koszt 429, dofinansowanie 364, również taka dotacja celowa z budżetu, to jest i państwa, i z regionalnego programu. To jest również, przede wszystkim tu nastawiamy się na wyposażenie i doposażenie naszych placówek oświatowych w niezbędny sprzęt, który jest potrzebny. Tu ja mam na myśli przede wszystkim elektronikę i te działania, i również kształcenie kompetencji, czyli tutaj też nauczyciele będą te zajęcia dodatkowe prowadzić. Cztery zadania mamy do wykonania i chciałem powiedzieć, że dwa z tych zadań są możliwe do realizacji. To jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej, a pole biwakowe w Antonówce. I druga sprawa, budowa punktów oświetlenia ulicznego na podwórku, w podwórku budynku przy ulicy Warińskiego 3-9. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zgłoszone zostanie postępowanie na wybór wykonawcy i to zadanie też jest możliwe do realizacji. Czekamy tylko jeszcze na opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przebudowa schodów betonowych od ulicy Skłodowskiej do Kościuszki i budowa ścieżki dla pieszych od ulicy Księcia Bolka do terenu ośrodku wypoczynku świątecznego niestety są zagrożone. Po prostu brak wykonawców. W jednym przypadku wykonawca przedstawił bardzo rażąco wysoką cenę. W tej chwili nie ma żadnych wykonawców, którzy chcieliby to zrealizować. To zadanie, no, będziemy czekać na moment, kiedy będziemy mogli je wykonać. Również tak zwany park rekreacyjny, program OSA. W tej chwili wprowadzamy to do budżetu. Otrzymaliśmy 50 tysięcy. Chcemy to zrobić. To jest taki na ulicy Ściegiennego. Nieduży park, ale bardziej taki rekreacyjny, a nie zabawowy. Złożyliśmy również wniosek do rządowego programu wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Chodzi nam przede wszystkim o przebudowę ulicy Cegielnianej, drugi etap, jakby dokończenie tego, cośmy rok temu rozpoczęli. Niestety nie załapaliśmy się do tego programu, mimo że on jest nastawiony na te gminy, które kiedyś się mówiło, którym groziła degradacja i tak dalej, którym trzeba pomóc. I ten rządowy program jest na to nastawiony. Niestety nie załapaliśmy się. Wiem, że jest następny, będzie ogłoszony nabór. Będziemy składać, bo nasza dokumentacja na ulicę Cegielnianą idealnie pasuje do tego programu. Przekazaliśmy również 200 tysięcy Powiatowemu Centrum Zdrowia, naszemu szpitalowi, na zakup sprzętu. To wynika z budżetu, to zadanie też żeśmy zrealizowali. I wreszcie ostatnia sprawa. Pozyskaliśmy 500 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwrot mieszkańcom naszego miasta części kosztów poniesionych na wymianę źródeł ciepła, konkretnie na wymianę pieców. Już pierwsze umowy z mieszkańcami podpisałem. W tej chwili pierwsza transza w wysokości 250 tysięcy spłynie do miasta. To jest kwestia, można powiedzieć, już godzin i rozpoczniemy wypłacanie. Druga transza będzie w listopadzie. Do końca roku 500 000 do kilkudziesięciu rodzin trafi zwrot kosztów. Jest w granicach do 50%. To są kwoty od 3 do 7 tysięcy. Już na początku września do blisko 1,5 miliona uczniów klasy 1-3 trafią specjalne odblaski zaopatrzone w migające światło. Mają one poprawić bezpieczeństwo maluchów podróżujących po drodze. Tą akcję prowadzi PZU SA. Największy polski ubezpieczyciel, spółka PZU SA, rozpoczęła ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków z udziałem uczniów. Do połowy września PZU SA przekaże ponad 1,5 miliona odblasków z wbudowaną migającą lampką wszystkim uczniom klas 1-3 w całej Polsce. Ta akcja jest skierowana do wszystkich uczniów klas 1-3, to jest łącznie 1 300 000 dzieci. Łącznie wyprodukowaliśmy ponad 1,5 miliona odblasków i będziemy dbali o to, żeby one trafiły właśnie do wszystkich, żeby faktycznie wszystkie dzieci w tym przedziale wiekowym miały taki odblask do dyspozycji i mogły z niego korzystać. W Polsce jeszcze jest wiele takich rejonów, gdzie dzieci też muszą na przykład szosą wracać do domu. I to
są za każdym razem sytuacje o podwyższonym ryzyku, przede wszystkim jeżeli mówimy o sytuacjach, gdzie jest słaba widoczność. W tamtym roku widzieliśmy 911 dzieci, były w jakiś sposób poszkodowane w takich właśnie sytuacjach, gdzie były pierwsze miejsce, samochody były w to uwikłane. Za każdym razem jest to bardzo smutna sytuacja. Bardzo liczymy na to, że właśnie poprzez lepszą widoczność można takim sytuacjom zapobiec. I tutaj wiadomo, że istnieją kamizelki, istnieją kurtki, które mają odpowiednie odblaski. Natomiast clue polega na tym, żeby dziecko danego dnia właśnie coś takiego miało na sobie. Dlatego nam zależało na tym, żeby stworzyć właśnie taki element, który jest jak najmożliwie multifunkcyjny, który można używać zarówno latem, jak i zimą, który można przyczepić do każdego ubioru i liczymy na to, że to jest też coś, co dzieci będą chciały ze sobą nosić, bo im się to po prostu podoba, dlatego też dość dużo pracy włożyliśmy w to, żeby to był taki element, który powiedzmy też estetycznie spodoba się dzieciom i mamy nadzieję, że w ten sposób dotrzemy zarówno do ich gustu, ale też do ich świadomości. Nam zależało na tym, żeby to był taki gadżet, który właśnie nie tylko mówi ponurze o bezpieczeństwie i to jest coś, co oni traktują jako swoją odpowiedzialność, ale oczywiście też wiemy, że dzieci takie rzeczy biorą bardzo na poważnie, ale równocześnie, żeby to też było coś, co realnie chcą nosić, czego się nie wstydzą i dlatego włożyliśmy też dużo pracy w to, żeby to odpowiednio rozpromować. Nasza kampania też jest taka, która podpowiada dzieciom, że taki gadżet nosić to jest fajna sprawa i bardzo liczymy na to, że dzięki temu w tym momencie, w tym kluczowym momencie, kiedy właśnie trzeba będzie, dzieci będą takie coś miały przy sobie. Podczas konferencji inaugurującej kampanię, która odbyła się w warszawskim kinie Czary, zgromadzone dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak w bezpieczny sposób zachowywać się na drodze. Prowadzący zajęcia policjanci uświadomili dzieciom, jak ważne jest właściwe oznaczenie się elementami odblaskowymi po zmroku. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji, odpowiadając na największą potrzebę rodziców, potrzebę bezpiecznej drogi do szkoły i bezpiecznej szkoły, angażuje się w różnego rodzaju akcje, które to bezpieczeństwo mają podnosić. Oczywiście Ministerstwo Edukacji nie tylko wzmocniło przepisy prawa oświatowego i rozporządzenia, ale również w podstawach programowych są zawarte elementy związane z bezpieczeństwem w szkole i w drodze do szkoły. Jednocześnie mamy opracowane bardzo poważne poradniki, które są zbiorem wiedzy i procedur i zachowań podczas niebezpiecznych sytuacji i na co dzień w szkole i cyberbezpieczeństwa, ale również zawsze przed wakacjami, feriami zimowymi również proponujemy taki poradnik. Przyjaźnimy się z policją i ze strażą pożarną. Oni są przyjaciółmi szkoły. Bywają bardzo często w szkole, razem ucząc o bezpieczeństwie. W związku z tym każda akcja, w tym PZU, która spowoduje, że każde dziecko w klasie 1-3 będzie miało odblask, jest znakomitym pomysłem, który wspiera te działania ministerstwa. Na zakończenie Teledziennika zaproszenie do Starych Bogaczowic, gdzie za tydzień odbędą się gminne dożynki. Gmina Stare Bogaczowice zaprasza wszystkich na dożynki, które odbędą się 8 września w sobotę na boisku sportowym w Starych Bogaczowicach. Atrakcji będzie moc, na pewno będzie bardzo dużo, bo na to kładziemy nacisk, atrakcji dla dzieci, bo dzieci nie będą konsumować różnych potraw, dzieci lubią się zabawić, także mnóstwo atrakcji dla dzieci, ale też będzie dla rodzin, będą gry, konkursy, zabawy rodzinne związane z tradycją dożynkową, także na pewno czas spędzony w Starych Bogaczowicach będzie czasem zabawy i uśmiechu, tak mi się wydaje. Startujemy o godzinie 13. Od godziny 13 w naszym kościele parafialnym rozpocznie się msza święta. Po mszy planujemy barwny korowód, to jest bardzo blisko do boiska, także nie będziemy daleko szli. I już o godzinie 14.30 tak naprawdę oficjalne rozpoczęcie tu na boisku sportowym w Starych Bogaczowicach. Gwiazdą wieczoru będzie zespół młodzieżowy, disco polo, jak kto woli, Long and Junior. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Kto lubi taką muzykę, kto lubi się pobawić, potupać nóżką, będzie zadowolony. I zabawa do białego rana. I zabawa może nie do białego rana, ale do godziny 2 przewidziana jest dyskoteka pod chmurką.
I tego się trzymajmy, że o godzinie 2 wszyscy się grzecznie rozejdziemy do domów, uśmiechnięci i zadowoleni. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Teledziennika. Dziękuję Państwu za uwagę. Tuż po nim zapraszam Państwa na ciekawy program o tym, jak w sposób łatwy i prosty przedłużyć sobie włosy. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro.